Niedługo w Stanach Zjednoczonych odbędzie się powszechny spis ludności. Odbywa się on tylko raz na 10 lat. Jest niezwykle ważne, abyśmy wszyscy wzięli w nim udział. Szczęść Boże, nazywam się ksiądz Marek Smułka, aktualnie pracuję w katedrze świętego imienia. Chcę, abyście wiedzieli, że kardynał Błażej Supyć podpisał niedawno deklarację poparcia dla tej ogólnokrajowej inicjatywy. Zrobił tak, ponieważ spis ludności jest niezmiernie ważny dla naszej przyszłości. Wyniki spisu ludności przeprowadzonego co 10 lat mają wpływ na polityczną reprezentację, jak również określają sposoby rozdysponowania funduszy federalnych, stanowych i lokalnych. Dokładne policzenie głosów jest szczególnie potrzebne w zaniedbanych dzielnicach. Dzięki temu otrzymają one należną im część środków przeznaczonych na poprawne infrastruktury i usług. Proszę, abyście wypełnili kwestionariusz spisu powszechnego 2020 roku. Dotyczy to zarówno obywateli, jak i osób, które nie posiadają obywatelstwa. Wszystkie informacje przekazane podczas spisu są całkowicie poufne i nie są udostępniane żadnym agencjom rządowym. Wszyscy skorzystajmy z dokładnego spisu ludności. Dziękuję Wam za udział w spisie i niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny.